Szanowni Państwo, drodzy przyjaciele, chciałabym bardzo serdecznie wszystkich Państwa pozdrowić, uściskać. Nadzwyczajny zjazd członków klubów Gazety Polskiej. Ważne wydarzenie. Żałuję, że nie możemy się w sposób normalny spotkać, no ale takie mamy czasy. Chciałabym Państwu przeczytać słowa świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego. Myślę, że pasujące bardzo do obecnej sytuacji. Jesteśmy w ważnym roku, roku Wielkiej Bitwy Warszawskiej, zwycięstwa polskiego oręża nad bolszewikami. To są słowa, które z okazji rocznicy Bitwy Warszawskiej wypowiedział właśnie Lech Kaczyński. W tych sierpniowych dniach decydował się nie tylko los naszego kraju, ale i całego kontynentu. Była to chwila wielkiej narodowej próby, którą Polacy przybyli zwycięsko. Jej bohaterami, prawdziwymi twórcami zwycięstwa byli żołnierze Wojska Polskiego, którzy ruszyli w bój o wszystko. Wielka, wspaniała lekcja 15 sierpnia 1920 roku powinna być dla nas zawsze aktualna i pouczająca. I dalej mówił: mamy prawo do poczucia słusznej dumy z siły polskiego oręża, z męstwa i nieugiętości polskich żołnierzy. Polska nie jest bowiem biernym obserwatorem zagrożeń, które godzą w cały wolny świat. Nie boimy się wyzwań i potrafimy je podejmować. Polski żołnierz obecny jest tam, gdzie potrzebne jest działanie, stanowczość i odwaga. Tam, gdzie nieraz daleko od naszych granic ważą się procesy istotne dla naszego bezpieczeństwa. Tak, szanowni Państwo, nie jesteśmy jako naród biernym obserwatorem zagrożeń. I Państwo nie jesteście biernym obserwatorem zagrożeń. Nie byliście po katastrofie smoleńskiej, nie jesteście teraz. Jesteśmy w jakimś sensie na wojnie, tak to określiła opozycja. Tak to określili ludzie, którzy atakują nasze kościoły, wartości, wszystko co dla nas ważne. I my musimy tę walkę podjąć. Musimy chronić naszych wartości. Szanowni Państwo, tak jak powiedział Lech Kaczyński, wszyscy jesteśmy żołnierzami. Wszyscy musimy walczyć o naszą Polskę. O Polskę tu, dla Polaków, dla ludzi, którzy wyznają wspólne nasze wartości, ale i o dobry wizerunek Polski poza granicami. I to robią nasi rodacy, którzy właśnie żyją poza granicami kraju. Jesteśmy jednym narodem, łączy nas język, wspólna historia. Dziękuję Wam. Dziękuję Wam, że jesteście, że byliście wtedy, kiedy bardzo potrzebowaliśmy Waszego wsparcia, potem walki. I że jesteście teraz, kiedy musimy podjąć znowu walkę, tym razem właśnie o wartości, o których mówiłam. Dziękuję bardzo.